tym krótkim odcinku skupimy się na detailingu przyczepy kempingowej. Nowe produkty. Będziemy sprawdzać, jak zachowują się na tych materiałach. To, co z czym zmagam się od pewnego czasu, to właśnie te uporczywe, czarne zabrudzenia i zacieki, które idą prosto z dachu. Ten fragment przyczepy został niedawno spolerowany, no ale wystarczył jeden deszcz. Tam widocznie na samym środku dachu jeszcze jest dużo miejsc niedoczyszczonych i brud po prostu spływa. Muszę zaopatrzyć się jeszcze w jakąś drabinę i naprawdę ten dach tam na górze porządnie odszczurzyć. Ale dzisiaj sprawdzimy sobie trzy produkty właśnie do usuwania tego typu uporczywych, czarnych zacieków albo w ogóle do brudu. Także po każdym wyjeździe tak naprawdę przyczepa nadaje się do mycia, no ale mało kto to robi, bo nie ma na to czasu. Więc co tutaj mamy? Clayton, Mellerud i Yachticon. Sprawdźmy sobie. Weźmy sobie pierwszy produkt, czyli tego Melleruda, który specjalizuje się od wielu lat w produktach do kampera. Zobaczmy. Są to produkty wysokozasadowe. Pachnie jak zasada. Spryskajmy sobie. O, jaki czarny brud leci. No całkiem ładnie, powiem szczerze. Więc na razie nie mam zastrzeżeń. Tutaj widzimy kropelki po produkcie po Ajoturtla. Lecimy dalej. Może teraz ten Yachticon. Proszę bardzo. On się nie pieni, przynajmniej nie widzę, żeby miał jakieś super spienienie pod pędzelkiem. Na początku ma się wrażenie, że nie radzi sobie z takimi zaciekami, ale po chwili jest coraz lepiej. Ale zobaczcie, nie operujemy tutaj na żadnej piance, jak w Mellerudzie, ale o, zobaczcie to, jaka żółć leci. No. Cały czas spod pędzla wylatuje brud. Spłukajmy sobie. LSP z tego co widzę zabite, ale czyściutko. Bardzo fajnie. No i trzeci produkt, czyli Clayton. Tutaj bardziej widoczne zacieki czarne. Sfikujemy całego fęcika. Pięknie. I pędzelkujemy. O, ładnie schodzi. Też fajnie. Patrzcie. Widać? Każdy zaciek schodzi. Tu naklejka. Czy na naklejce da sobie ten produkt radę z takim czarnym zaciekiem? Jak najbardziej. Też nie pieni się jak Mellerud. Ale o, tutaj dalej, nie wiem czy widać. Czarna linia, zacieki, naprawdę fajnie wszystko zeszło. Zapach, no, taka typowa zasada. O, taki bardzo charakterystyczny, zasadowy, suchy zapach. No szkoda, że te produkty nie są bardziej zapachowe, umilające pracę, no ale widocznie tego typu produkty mają spełniać swoją rolę, a nie cieszyć nos. No i dobra.
Jest dobrze. Zobaczymy, czy ten jachtikon zabija LSP. Tutaj trochę takie czarne plamy, ale generalnie patrzcie. No, zrzucik jest, nie? Tu już ta felka. Ten sol też nawet fajnie działa, ale ten mellerud chyba najbardziej agresywny. No ale dobra, widzicie jaki jest efekt. I jedziemy. O, tu coś organicznego. Patrzcie, jak spływa. Powiesimy sobie i jedziemy. Niewygodnie mi się filmuje jedną ręką, drugą trzyma pędzel, jeszcze psikać, jeszcze trzeba używać szlaucha, no ale jakoś tam daje radę, no ale schodzi brud. Patrzcie, jak domywa tutaj. O, zobaczcie to. Tutaj czarne. Spsikam tym jachtikonem jeszcze raz tutaj. Pędzelkujemy. O, ale schodzi. Pięknie. No. Używałem tu różnych pian zasadowych. Mocno zasadowych. Takich typowo samochodowych. Coś a la TensiTrak. I naprawdę kiepsko było. Naprawdę nie dało się tutaj doprowadzić tej powierzchni do jakiejś takiej znośnej sytuacji. Nie wiem, czy to widać, ale świetnie tutaj. Patrzcie, jak wydobywa brud spod tych fragmentów. Nie, no naprawdę jestem pod wrażeniem. Zaraz sobie sprawdzimy tego melleruda na tej listwie jeszcze i Claytona. Ale tutaj świetnie. Patrzcie, jaki brud spływa. Jak? Widzieliście, jaki był efekt, a co jest teraz? Także chyba dosyć, no, coś tu jest, ale jest inwazyjny dla LSP też ten produkt. Przynajmniej na tym materiale. Dobra.